Radio Conchita, proszę Państwa, nadajemy program, mamy dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych informacji, począwszy, proszę Państwa, od oszustystycznych kolejnych firm pożyczkowych bez ojca i bez matki, proszę Państwa. Tak, tutaj o, po tej stronie mamy wszystko, mamy wszystko. Także, proszę Państwa, w naszym radiu obrotowym, a latającym, czego my tu nie mamy? Prawda? One są tutaj i w Messengerze u nas, proszę Państwa, i wszędzie widoczne w dużej rozdzielczości, ponieważ mamy tutaj radio, formę radia, Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Nie zachodzi może aż taka potrzeba, żeby było wszystko o dużej rozdzielczości, ale tam, gdzie trzeba, wszystko jest. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Jest to pieśń żałobna dla różnych firm, proszę Państwa, pożyczkowych, które tutaj w Polsce się rozpanoszyły, rozbestwiły, proszę Państwa, i które zdzierają, albo biorąc na lichwę, albo wypowiadając pożyczki, takie predylekcje są, mają predylekcje wypowiadania pożyczek i mają nowych klientów, uważając, że wszystko jest ok, że wszystko jest w porządku. Nie jest ok, bo może i dobrze, że państwo polskie zrobiło się takim państwem socjalnym, a teraz to będzie można nawet porozmawiać z sędzią, prawda? Z sądem. Radio Conchita. Także zobaczmy, co tu ciekawego dzisiaj w trawie piszczy, bo mówiłyśmy dużo o Wrocławiu, o tych oszustystycznych firmach, bankach, firmach pozabankowych, pożyczkach w banku pozabankowych, takich jak Takto Finanse, proszę Państwa, Profikredyt. Największym złodziejstwem jest i lichwą, i zmorą, że nawet nazwali siebie inaczej pogotowiem pożyczkowym. Firma Takto Finanse, Profikredyt, Cross Finanse, gdzieś z Gdyni, tam z nadmorza, a Assa, nie wiadomo skąd tu się pojawiła, w Warszawie. No i inne, proszę Państwa, takie firmy, które udają, że mniej biorą lichwy, jak Ferratum Bank. Dzisiaj nawet rozmawiałam z jakimś facetem i to wszystko lichwiarskie takie głosy podejrzane i nieciekawe. Tutaj to, co miałyśmy na niebieskim tle, no to ostatnio, proszę Państwa, zamiast afera Gold, prawda, są inne takie firmy pożyczkowe, które z kolei ściągają z ludzi pieniążki, że trzeba płacić z banku, przelewem bankowym. 19,99, nic nie załatwisz, bo firma pożyczkowa nie ma właściciela, jakby niby nazwa jest, ale nie wiadomo, gdzie ona jest. Nie ma adresu. Kredyt BZWBK, tu gotówka. Proszę Państwa, no różne. Może nawet sobie ułatwimy. Może nawet podświetlimy. Bo tutaj u nas też i pompa działa. Może policja nie przyjedzie, bo dość głośno chodzi, proszę Państwa. No, także mamy takie różne firmy, które one myślały, że nikt nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności. 30 zł na przykład. Proszę Państwa, ktoś ma takie SMS-y, że może płacić SMS-ami, to 31 zł z jednej pożyczki. Tutaj nic nie załatwi, potem z drugiej 19 może złotych zapłacić, po 6, 79, 8. No są różne takie ceny, proszę Państwa, a nic nie załatwić. Także, proszę Państwa, nie wiem, co to miałoby być, ale nawet i ta latarka nic nie znaczy. Kredyt BZWBK, tu gotówka, Super Rata, Big Credit, Kasa Tak, Rive, Polbank, pisze się R-I-F, dwa razy F, Polbank. No, tak jak Polkredyt też jest
lichwiarska firma, proszę państwa, że jak ci dadzą na przedłużenie za miesiąc, no to plus jakieś tam 600 zł. Dobrze. Raif Polbank, pożyczka ratalna, Idea kredyt, multi pożyczka, Alfa, Optima i gotówka, Lendico, wszystkie opcje, City Konto z telefonem, ING, OKO, konsolidacja długów, sprytny sposób, pożyczki w Raplo, Stop pożyczka, Alisto, Onerge kredyt, Viscon, gotówka na dziś, pożyczka bez banku, konsolidacja chwilówek. No, dużo różnych takich rzeczy, proszę państwa, jest. I możesz wydać 300 zł i 400 zł bez skutku. I tak jak to ty potrzebujesz gotówki pożyczyć, to ty ją musisz wydać, ale o zgrozo dookoła, po hebrajsku maggor misabib, bez skutku. Czyli ktoś ciebie okradł. Nie dość, że to ty potrzebujesz dostać, to jeszcze ciebie okradną. I w Rechodówkach jesteśmy. W Rechodówkach Warszawa. Proszę państwa, mówimy tu o Wrocławiu, bo szczególnie we Wrocławiu bardzo dużo jest tych firm lichwiarskich. Ja tak o tym Wrocławiu tutaj w kanale El Mercedes mówimy bardzo dużo i ludzie do nas też telefonują, dzwonią do naszego radia. Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra i o tym Wrocławiu, co możemy powiedzieć dzisiaj. No, ja nie mam ochoty tam pojechać do Wrocławia, do miasta lichwiarskiego i miejmy nadzieję, że w tym bezdusznym takim ateistycznym Wrocławiu się coś zmieni, bo słyszałam nawet w cerkwi w Białymstoku mówili, że we Wrocławiu to nie śpiewają w języku starocerkiewnosłowiańskim, tylko w cerkwi śpiewają po polsku. Czyli, że nawet cerkiew tam we Wrocławiu jest przerobiona, bo tam silne są banki. I tutaj mamy, proszę państwa, wywiad prawdopodobnie z przyszłą panią prezydent, proszę państwa, Wrocławia. Przez lata Rafał Dudkiewicz i jego dwór stworzyli we wrocławskim ratuszu negatywny wersal, zamknięty krąg ludzi, którzy decydują o tym, co z nimi może bawić się, kto może się bawić w rządzenie. Czyli bawić, czyli taki zamknięty, zaklęty dwór. Sami dla siebie, prawda? Jest coś takiego, jest. Szatan, diabeł szybko może, proszę państwa, zniewolić człowieka, a najchętniej grupy ludzi do takiego sposobu myślenia i działania. Masz inny pomysł, nie zgadzasz się z szefem, wypadasz z gry, Wrocław przez to traci, mówi kandydatka PiS na urząd prezydenta Wrocławia. Walka o potrzeby lokalnej społeczności to mój żywioł. Z Mirosławią Stachowiak, z Mirosławą Różecką rozmawia Adam Nowowiejski. Jak ocenia pani prezydenturę schodzącego ze sceny prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza? No i teraz pani przyszła prezydent mówi. Najważniejsze jest to, jak Rafała Dudkiewicza oceniają mieszkańcy Wrocławia, czyli sami mieszkańcy Wrocławia. Prezydent miasta ma służyć społeczności, aby potencjał obywateli wpływał na rozwój i aby ta nasza wspólna przestrzeń była jak najbardziej przyjazna dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych grup czy projektów. Odwróćmy perspektywę. To kandydaci w wyborach samorządowych mają za zadanie wspólnie z wyborcami stworzyć program. Czyli taki kawałeczek, proszę państwa, z tego co powiedziała, będziemy tutaj kawałeczki takie pokazywać państwu, podawać w kolejnych audycjach naszego radia. Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Przeczytam tylko jeszcze inne pytania. Ale przecież polityka prezydenta miasta ewoluowała przez kolejne kadencje. Były dobre i złe momenty. Na pewno niektóre zamierzenia udało się zrealizować. Kolejnym problemem jest smog. Czyli po Dudkiewiczu trzeba wiele naprawić.
Rządy Rafała Dutkiewicza we Wrocławiu trwają długo. W tym samym czasie miasto nieustannie rozwijało się i zmieniało, co też pociągnęło za sobą wiele konsekwencji. Z entuzjazmu pierwszej kadencji weszliśmy w akceptację pewnych kierunków proponowanych podczas kolejnych 4 lat, ale z czasem punkty ciężkości w myśleniu o Wrocławiu rozminęły się z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców. Rozwój centrum miasta zepchnął na dalszy tor myślenie o osiedlach czy relacjach Wrocławia z sąsiadującymi miejscowościami. Na pewno niektóre zamierzenia udało się zrealizować. Miasto dobrze poradziło sobie z wykorzystaniem środków unijnych. Inwestowano i remontowano centrum. Osobiście cenię sobie plan rewitalizacji Nadodrza. Wrocławskie Śródmieście nadal wymaga uwagi i pomysłu, jednak polityka ratusza wobec komunikacji miejskiej i oddalonych od rynku osiedli była strategicznym błędem. Efekty tych zaniedbań będziemy odczuwać mocno i jeszcze przez długie lata. Wrocławskie osiedla, często nazywane sypialniami, są pozbawione szkół, odpowiedniej ilości przedszkoli, o żłobkach już nie wspominając. Drogi wlotowe do miasta to swoiste fabryki korków. Wrocławianie pokonują kilometry, tkwią w korkach, bo w dużej mierze nie mają wyboru. Tracimy energię i czas. Do tego nie zapominajmy o wypadkach komunikacyjnych, skażonym powietrzu czy nadmiernej eksploatacji dróg. Ulice nie są w stanie obsłużyć ruchu, a sieci linii tramwajowych właściwie odpowiada tej przedwojennej sieci, choć mieszkańców przybywa na peryferiach miasta, czyli mają, tak jak tutaj u nas w Warszawie, na Ząbkowskiej, gdzie tramwaj spóźniał się od lat. Oczywiście, że tam już tramwaj nie jeździ na Ząbkowskiej, ale we Wrocławiu po starych torach widocznie jeżdżą jeszcze zabytkowe, być może tramwaj, może to i ładne jest, ale przecież jaki skutek? Kolejnym problemem jest smog. Mogę gorzko stwierdzić, długie lata kompletnie niezauważalny zza murów ratusza czy Ramiszowa, gdzie mieszka Rafał Dutkiewicz. We Wrocławiu, w przeciwieństwie do takich miast jak Kraków czy Poznań, miasto jest ciągle właścicielem licznych mieszkań komunalnych. To w nich oraz w budownictwie jednorodzinnym umiejscowione są piece powodujące smog. O ile skłonienie właścicieli domów do zmiany pieców to pewien proces wymagający często edukacji, odpowiedniego programu dotacyjnego, o tyle modernizacja ogrzewania w mieszkaniach komunalnych zależy tylko od miasta. A w tym wypadku obecne władze Wrocławia nic nie zrobiły, nie podłącza się mieszkań do sieci ciepłowniczej. Kolejną złą decyzją była prywatyzacja dostawcy ciepła, a przecież ma to znaczenie dla działań związanych z usuwaniem źródeł smogu. Wybiera się rozwiązania tańsze i pogarszające komfort życia najuboższych mieszkańców. I tak właśnie to do tego prowadzi. I banki, proszę Państwa, Ferratum Bank, tak to finanse, Profi Kredyt, takie inne, że się wpuści konia trojańskiego, prawda? I dziady żebrzą i tutaj, wiesz, rządzą. Tak jak dzisiaj też jechałam tutaj 140 na Czarną Strugę, no to dziadostwo autorytarne stałe. Wiesz, tak weszła do autobusu 140, to na ciebie 3, 4, tam 5, 6 osób się gapiło, stojąc na schodku, na górze, i tak gapiło się na ciebie, co ty tu masz? Wiesz, bo oni zaraz będą wysiadać oczywiście, ale takie wrażenie powstaje, że dziadostwo autorytarne stoi i obserwuje ciebie. Nieciekawie. No to jest coś takiego, proszę Państwa, że autorytaryzm, chęć rządzenia, dominowania, panowania, ale oczywiście takiego niesmacznego, to mam na myśli. Kolejnym problemem jest smog.
mogą gorzko stwierdzić długie lata kompletnie niezauważalny za murów ratusza czy Ramiszowa, gdzie mieszka Rafał Dutkiewicz. Także to ku przypomnieniu. Czyli po Dutkiewiczu trzeba wiele naprawić. To jest kolejne pytanie. Bardzo długo mieliśmy do czynienia z narracją prezydenta menedżera. Narracja zamieniła się czasem w dogmat. A prawda jest taka, że losy wielu inwestycji, takich jak choćby budowa Narodowego Forum Muzyki, stadionu czy obecność wielkopowierzchniowych galerii handlowych w centrum miasta, wskazują na brak należytej uwagi, chaos decyzyjny i brak strategicznej wyobraźni. Nie do zaakceptowania jest również polityka finansowa miasta. Bogaty Wrocław, który zadłuża się coraz bardziej, a rosnące długi są ukrywane w spółkach miejskich. Punkt, w którym znalazł się obecnie Wrocław, wymaga nowego podejścia. Czas na nowe hasło ogniskujące oczekiwania mieszkańców. Wrocław the living space, czyli miasto jako przestrzeń do życia. Nie tylko fajne knajpy, festiwale, luksusowe imprezy sportowe, lecz także dobre szkoły, przedszkola, czego nie ma, żłobki, czego nie ma, sprawna komunikacja, czego nie ma, parki, codzienność na wysokim poziomie. Dobre zmiany, czas na nowe hasło ogniskujące oczekiwania mieszkańców. Wrocław, the living space, czyli miasto jako przestrzeń do życia, codzienność na wysokim poziomie. Ja to mam wrażenie, proszę Państwa, że jakbym tutaj sprawdzała, czytała, zaglądała do artykułu na temat Makryny Mieczysławskiej, bo została mi stamtąd jedna kartka, pierwsza kartka ze zdjęciem, z wyobrażeniem Makryny Mieczysławskiej, jak ta cholera mogła wyglądać, bo przecież to tyle lat i nie mieli aparatu fotograficznego, żeby ją sfotografować. Makryna Mieczysławska, mega oszustka wszechczasów, która dotarła do samego papieża, wszystkich nabrała, wszyscy wylegujący ze wsi, żeby ją przywitać, powitać, stojący na drodze, prawda, zostali oszukani. Zwykła oszustka, to była jakaś święta. Święty znaczy czysty. No. Jeszcze i innych kościół świętych ma, może i na wielkie szczęście. Brzmi jak nowoczesne rozwiązanie. To, co proponuję w Stanach Zjednoczonych, nazywa się policy shift. Jest to zmiana paradygmatu myślenia o mieście. Miałam w tym swój udział i będę ten nowy punkt postrzegania miasta jako wspólnoty rozbudowywać w kampanii wyborczej. Z wielu spotkań z mieszkańcami dostrzegam, jak scentralizowane i niekomunikujące się z mieszkańcami są obecne władze. A no właśnie, podejrzane, prawda? Że tak jak mówię o tych pożyczkach tutaj, prawda? Kredyt BZWBK, Big Credit, Idea Credit, Optima i przeróżne inne, też jakby nie miały właściciela, a nawet i adresu. Z wielu spotkań z mieszkańcami dostrzegam, jak scentralizowane i niekomunikujące się z mieszkańcami są obecne władze. Niedawno byłam świadkiem próby sprzedania budynku po dawnym 5. liceum ogólnokształcącym we Wrocławiu. Społeczność, której to dotyczy, ma wielką potrzebę posiadania centrum kulturalno-społecznego w tym miejscu. Miasto dla odmiany ma potrzebę sprzedaży gruntu pod kolejne osiedle i nie liczy się z potrzebami mieszkańców. Marginalizujące oddolne głosy wyrażane przez Radę Osiedla. Inny przykład, działka przy ulicy Gierymskiego, Gierymskich 149. Zaskakujący prezent dla właściciela. Uchwalono zmianę MPZP zezwalającą wbrew woli mieszkańców i uchwale Rady Osiedla na budowę niskiej zabudowy. Posesja zyskała astronomicznie na wartości, a co zyskali mieszkańcy? Jak to wyjaśnić? Chcę zmienić to podejście i jasno mówię, każdy jest ważny, bo każdy z nas tworzy Wrocław. Czyli widzisz, jakieś chamy, jakieś salcesony, bo to nie tylko w Warszawie są salcesony, ale wszędzie, którzy widzą pieniądze,
chcieli jedni drugich, no, przechytrzyć. Kim dla Wrocławia są pozostali kandydaci? Dyrektor Sutryk to urzędnik, jego kariera ściśle związana jest z Rafałem Dudkiewiczem. Ekipa ustępującego prezydenta od dłuższego czasu szukała kandydata, który zagwarantuje trwałość środowisku ratusza. Osoba, no wiadomo, kontynuacja głupoty. Osoba zależna w hierarchii idealnie do tego pasuje. Do tego dość absurdalny sojusz z SLD i Nowoczesną wskazuje, że utrzymanie władzy i dostęp do przywilejów są tutaj najważniejsze. Czyli, że widzisz, podejrzane dziadów wypieprzyć. Trudno oczekiwać nagłej wolty dyrektora Sutryka wobec swoich współpracowników. Dziś pełni on funkcję dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i ogłasza start w kampanii. Czy wpłynie to na jego pracę, czy bezstronność decyzji? To dość niepokojące, ale charakterystyczne dla środowiska rządzącego Wrocławiu. Także widzicie Państwo, zamiast porannej prasy mamy tutaj wieczorną prasę, proszę Państwa. Ile ciekawych rzeczy tu żeśmy zauważyli odnośnie krętactwa, salcesonizmu, lichwy, oszustw, przeróżnych krętactw. Już nie mówiąc tutaj o mafiach wszelkich reprywatyzacyjnych w Warszawie. A Kazimierz Ujazdowski, tutaj kontekst jest nieco inny, choć Ujazdowski także jest kandydatem nominowanym, a nie liderem, który wyłonił się z wrocławskiej społeczności. Był moim kolegą partyjnym, dobrze czuje się w Brukseli, choć ostatnio zapomniał o ważnym głosowaniu dla Polski, czego mu branża transportowa pewnie nie wybaczy. Sama Platforma Obywatelska ma też problem z kandydaturą, bo w końcu dziwnie popierać osobę, która jak się okazuje uczy się Wrocławia i w zasadzie nie posiada własnego miejskiego elektoratu. Dopiero się uczy Wrocławia. W poprzednich wyborach samorządowych zabrakło pani zaledwie kilku procent do zwycięstwa nad Rafałem Dudkiewiczem. Poprzednie wybory wyniosły nową energię, i ważne wątki do dyskusji o Wrocławiu. To było prawdziwe zwycięstwo nad sztucznie kreowaną wizją sukcesu na wszelką cenę. Za wszelką cenę. Dzięki tej niewielkiej przewadze Rafał Dudkiewicz zdecydował, że więcej w wyścigu o fotel prezydenta Wrocławia nie weźmie udziału. No teraz taki cwany, jak przegrał. Kiedy za długo szukasz wymuszonych komplementów, zderzenie z rzeczywistością bywa gorzkie i trzeba na przykład w zimny sposób, w zimny poranek rozdawać kawę z pieszącym do pracy mieszkańcom. Ten obrazek z kampanii Dudkiewicza chyba zapamiętają wszyscy. Kawa dla mieszkańców. Tak, ale w ratuszu podczas wspólnej pracy społecznej, a nie jako zagrywka wizerunkowa. 4 lata temu zainicjowałam zupełnie inną dyskusję o Wrocławiu niż ta, którą wówczas oferował ratusz. Był to głos wrocławian i zdobył uznanie, proszę Państwa. A jaki styl dyskutowania o Wrocławiu pani reprezentuje? Podczas spotkań z mieszkańcami i skupiając się na takich sprawach, jak walka o potrzebne centrum kultury i animacji dla lokalnej społeczności, nowy żłobek czy szkołę, czuję się dobrze, bo to mój żywioł. Tak pracowałam jako radna miejska, a teraz pełniąc mandat posła do Sejmu, drzwi mojego biura nie zamykają się od świtu do późnego wieczora. Co jest największym atutem miasta, które będzie kołem zamachowym rozwoju za pani prezydentury? Największym atutem Wrocławia są ludzie. Jesteśmy i będziemy otwartym miastem. Historia Wrocławia to w przeważającej części emocje związane z osiedlaniem się w mieście po roku 1945. Ludzie, którzy tutaj przybyli, pokochali to miasto, uszanowali
też jego złożoną historię i stworzyli interesujący mikrokosmos, aby mikropożyczka, mikrokasa, bo to też mikrokasa jest strasznie lichwiarska i też predylekcje mają do wypowiadania pożyczek. Do tego jeszcze przejdziemy. Włączając do nowej rzeczywistości tradycję miejsc, z których się wywodzili Lwowa, Wilna, Poznania i wielu innych regionów. Tu każdy ma szansę poczuć się jak u siebie i chcę, aby ta gościnność Wrocławia nie straciła na dynamice. Zagrożeniem dla tej wartości jest obecny układ sił w ratuszu. Dlaczego? Bo przez lata Rafał Dudkiewicz i jego dwór stworzyli w ratuszu negatywny wersal, zamknięty krąg ludzi, którzy decydują o tym, kto z nimi może bawić się w rządzenie. Masz inny pomysł, nie zgadzasz się z szefem, wypadasz z gry, Wrocław przez to traci. Kapitał społeczny jest ważny. Zaskakujmy nowym podejściem. Sprawmy, aby ludzie, którzy przyjeżdżają do nas na studia czy do pracy, uznali, że jest to miasto, gdzie warto zapuścić korzenie. Nie zapominajmy też o przedsiębiorczości mieszkańców Wrocławia. Od rzemieślników po innowatorów cyfrowej rzeczywistości. Chciałabym, aby wrocławski rynek otaczała siatka lokalnych sklepów z unikatowymi produktami i usługami, a nie tylko zunifikowane biura międzynarodowych korporacji i sieciowe sklepy czy kluby. To wszystko jest do osiągnięcia. Trzeba skupić się na perspektywie, wypieprzyć, prawda? Lichwiarzy, wypieprzyć. To wszystko jest do osiągnięcia. Trzeba skupić się na perspektywie równowagi, wypracować atrakcyjną strategię zachęt i pamiętać Wrocław The Living Space. Wrocław, Breslau, The Living Space. Także proszę Państwa, no tyle ciekawych rzeczy o Wrocławiu tutaj przeczytałyśmy. Zastanawiamy się nad tym, jakby usprawnić, prawda? Co poprawić? Strasznie to jest ciekawe. Także proszę Państwa, tylko z nami, bo my nie lubimy lichwiarzy w sensie takim, że oni nie lubią Boga, prawda? No, nie lubią Boga. Człowiek ateista, który wypadł z gry o wiarę Bożą, wypadł z wiary Bożej, no, jest lichwiarzem. Nie daj Boże, żeby nas coś takiego spotkało, bo człowiek bez Boga, cóż może znaczyć, prawda? No, jak jest jakimś potworem, jest jakimś gadem. Idźmy razem, to jest dla nas ważne. Jeśli w tygodniu idziemy na mszę świętą, to dzieci zapraszamy, nie każemy im. Natomiast jeśli jest niedziela i święta, to też to nie jest kazanie, tylko mówimy, jakie to jest ważne, dla nas jakie to jest ważne. Czasami też dziecko ma jakiś bunt, ale właśnie szukamy i szanujemy tą jego wolność i wtedy nawet prosimy, słuchaj, nie wolno może tego nie rozumiesz teraz, ale zrób to, bo to jest ważne dla twoich rodziców, dla nas. Chodź z nami, nie mówimy, żebyś chodził z nami codziennie na mszę świętą, ale w święta i w niedzielę po prostu tam bądź. Tak, tak. I w takim poczuciu, że dla nas jest to ważne i my w tygodniu możemy nawet być codziennie, bo to jest nasze źródło siły i no, źródło w ogóle miłości, a nasze dzieci dopiero to odkrywają. I ja bym tu jeszcze chciała powiedzieć o Franiu, który ma 3,5 roczku i niejednokrotnie siada mi na kolanach, tak mnie głaszcze po brzuszku i mamusiu, urodzisz mi jeszcze dzidziusia. I dla mnie to jest tak piękne, w ogóle ten etap, kiedy pod moim sercem rozwija się nowe życie, kiedy ja liczę te tygodnie, kiedy nie mogę doczekać się pierwszych ruchów, kiedy nasłuchuję bicia serca, kiedy mąż wnosi mi kwiaty, kiedy możemy dziękować Panu za każdy dzień życia tego dziecka, bo też mamy doświadczenie dzieci, które nie urodziły się piękne, zdrowe i po 9 miesiącach, ale też synka, który żył pod naszym małżeńskim sercem 5 miesięcy, był bardzo chory i tak czekaliśmy, aż po prostu sobie zaśnie w danym przez Pana czasie. I dziękowaliśmy za każdy jego dzień, bo wiemy, że się spotkamy. To akurat mowa o Michałku o historii sprzed 2 lat
I to było dziecko zrodzone dla nieba, nie dla ziemi, tylko dla nieba. Było z nami przez ten czas tutaj na ziemi 5 miesięcy w łonie mojej żony, ale później od razu poszło do Pana Boga i u Niego w ramionach Pana Boga mamy jeszcze Marysię, ludzie żyją mamy jeszcze Józia i Maryczkę, tej takiej niewiedzy dzieci i w niebie, o których fałszywe wiemy. Nauki są tak silne. Mówi, że ma nauka się o życiu pozagrobowym, no i wiesz, ile się pocznie. Dobry człowiek, szatan diabeł wykorzystuje dobro człowieka, że dobry człowiek tak miło o tym niebie mówi, jakby to miało ręce i nogi, było mądre, było prawdą. Ten dar płodności, który mamy i jaki mamy, tyle jest tylko, że błogosławieństwo. Dobre nastawienie, dobre nastawienie. Jak czasami słyszę, no tak, ale żeby się zdecydować na kolejne dziecko, to przecież potrzeba konto, no bo tu studia, tu pokoju nie mamy, tu jeszcze ubranka, tu kolejne wydatki. I dla niektórych ludzi, wręcz rodzin, małżonków, dziecko to jest ogromny problem, bo to są wydatki, bo to są nieprzespane noce. Tak, problem. Bo to są wizyty u lekarza. Nie owszem, to wszystko jest. Ale dla mnie dziecko jest ogromnym błogosławieństwem, które Pan Bóg daje. I zawsze jestem tego ciekawy, co się wydarzy. Co się zmieni z przyjściem tego człowieka. A zmienia się i wydarza się przewiele i przeogromnie. Tak, bo tutaj może słuchaczom tak podzielimy się, że my rzeczywiście pobraliśmy się po maturze, wyjechaliśmy do Krakowa jako małżeństwo studenckie na studia dzienne. Mieliśmy 2 plecaki, łyżeczkę, patelkę i 2 śpiwory i nic. Prawda, na palcach serdecznych mieliśmy obrączki, studia dzienne przed nami, żyliśmy ze stypendium, dobrze się uczyliśmy, z różnych korepetycji. Mieliśmy motywację. Tak, i przez pierwsze 3 lata no, chcieliśmy udowodnić sobie, światu, rodzinie, wszystkim, że naturalne metody rodziny działają, że są skuteczne i rzeczywiście to mąż był, jako inżynier, rezolutnie zapisywał te wszystkie zmiany, które dawało ciało i informacje, czy już czas płodny, czy nie. I te 3 lata były piękne. Naprawdę budowaliśmy więź małżeńską, planowaliśmy to poczęcie o wiele później, do pewnego momentu, kiedy ja już nie wytrzymywałam i zaglądałam do wózków innych kobiet i kiedy to dziecko, mężu, kiedy to dziecko. Tak, i myślę, że to, co się pięknego wydarzyło w naszym życiu, to myśmy zaczęli pytać się Pana Boga, czy to jest już czas naszej płodności. I Pan Bóg odpowiedział, że tak. Na rekolekcjach, na których byłem w czasie modlitwy wstawienniczej, głos Pana Boga właśnie, kto był, że będzie syn. Tak. I przyjechałem do domu i żonie powiedziałem, że będziemy mieli syna. Nawet inaczej powiedziałeś, mamy syna, że Pawła. Mamy syna. Tak, i ja nawet nie robiłam testu i po naprawdę niecałych 9 miesiącach urodził się Paweł. Tak, i dla nas to rozpoczęcie drogi rodzicielstwa było czymś niezwykłym doświadczeniem, ale też odpowiedzią na to, co się wydarzyło w dniu naszego ślubu na mszy świętej. No przecież kapłan zawsze pyta odnośnie potomstwa, które się przyjmie. I nie mówi, czy przyjmiecie jedno dziecko, dwoje, czworo, ośmioro, czy przyjmiecie dzieci, którymi Pan Bóg was obdarzy. Myśmy powiedzieli, że tak, więc je przyjmujemy. I powiem tylko, że dziwiłam się kiedyś jako mała dziewczynka, jak to jest możliwe, że to katolicy małżonkowie mają 2 i potem tyle lat nic. Co oni robią? Jak to jest możliwe? I to mnie tak zastanawiało. Dzisiaj znam odpowiedź jedną drugą, bo spotykam się z kobietami, prowadzę różne warsztaty o kobiecości, więc znam te różne tajemnice i bolączki i lęki kobiet. Natomiast wtedy było to dla mnie do zrozumienia, a najbardziej dziwiłam się, jak jest to możliwe, że kobiety za czasów wojny rodziły po 10 dzieci. Przecież to jest niemożliwe. A ja urodziłam 6, w sumie 10 i mam takie pragnienie życia, dawania życia. Też dbam o swoje ciało, dbam o swoje zdrowie, też ta przestrzeń dbania to zawdzięczam mężowi właśnie i odpoczynku i takiego poważnego potraktowania właśnie, żeby moje ciało mogło wydawać owoce, no to trzeba trochę suplementacji, trochę ćwiczeń, trochę zdrowego jedzenia. Tak, bo łaska działa na materii. A ja zarządzam swoim ciałem, które oddałam w powołaniu małżeńskim, żeby dawało życie. Jako żona pragnę rodzić. I wielokrotnie w różnych spotkaniach z kobietami mówię, no ja to bym mogła jeszcze 2, 3, no niemożliwe. Ja mówię, dlaczego nie? Ja nie widzę tutaj powodów do smutku. Myślę, że zastanowieniem i takim wątpliwością to źródłem tego nie jest dziecko, tylko jest ilość i liczba obowiązków i trudu takiej opieki codziennej. Święta rodzinne. Imieniny, urodziny, w jaki sposób specjalnie obchodzicie? To
to tutaj na pewno pani żona zaraz opowie o urodzinach, bo to jest szczególnie ważny moment dla niej, ale jeszcze mam takie pragnienie wrócić to zdanie wcześniej, że rzeczywiście małżonkowie w tej miłości małżeńskiej, w tym Bożym wręcz nakazie bądźcie płodni, powinni mieć hojne serce. Nas tego nauczyły te słowa Pana Jezusa, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci, w sensie takim, czy jesteś gotowy przyjąć to, co dla ciebie przygotowałem. I pragnienie, wręcz nastawienie małżonków powinno być takie: Panie Boże, jesteśmy dla Ciebie, Ty przekazujesz nam dar płodności, więc chcemy być płodni. Jestem zachwycony metodami naturalnymi, to jest niezwykłe, jak Pan Bóg nam pozwolił odkryć i poznać cykl biologiczny kobiety, możliwości planowania poczęcia, ale to naturalne planowanie rodziny powinno być niczym innym niż naturalnym wypełnieniem Bożego zamysłu. Ono nam powinno pomagać realizować Boży zamysł płodności w życiu małżeńskim. Natomiast niebezpiecznym jest dzisiaj to, co obserwuję, że my w czasie naszej płodności, czyli jak mamy te 20 lat na płodność, my sobie wyznaczamy dwa momenty na to, żeby to dziecko było, ale 18 momentów czy 18 lat na to, żeby tego dziecka nie było. To tu już jest coś niepokojącego. I ja się cieszę, że myśmy z tych metod również skorzystali, ale wtedy, kiedy rzeczywiście one były potrzebne i to było punktowe. Natomiast serce nasze jest otwarte i Pan Bóg bardzo wiele, wlewając poprzez płodność i poprzez wielodzietność, wlał też takiej twórczości w nasze życie zawodowe, w nasze relacyjność, w nasze małżeństwo. Tak, tak. I jeszcze wracając do tych obowiązków, zauważmy, że święte małżeństwa, tam quattro oggi, prawda, czy patrząc na świętą Giannę Brenta Molle, te małżeństwo miało w domach swoich pomoc. To były albo kuzynki, albo siostry, albo właśnie mamy, babcie. Były kobiety, które pomagały ogarnąć dom. Ja tak czytając nawet listy świętej Joanny Beretty Molli, zastanawiałam się, ale jak ona, mając trójkę dzieci malutkich, chodziła codziennie na mszę świętą? Ja też bym tak chciała. I tak często cierpię, mówię, jejkuś, Panie Jezu, jakbym chciała Cię przyjmować codziennie rano. A tutaj, prawda, te obowiązki domowe i niemożność zostawienia dzieci pod czyjąś opieką jest pewnym trudem, że ja mogę duchowo się zjednoczyć, ale nie mam fizycznie pomocy. I myślę, że jakbyśmy jako kobiety prosiły się wzajemnie o pomoc, o wsparcie, tutaj też wielokrotnie mąż mi mówi, słuchaj, możemy spróbować z budżetu wygenerować kwotę dla jakiejś pani, co przyjdzie, umyje podłogi, co raz w tygodniu, prawda, zostanie z dziećmi, żebyś mogła właśnie wyjść, odpocząć, czy spokojnie zrobić zakupy. I powiem szczerze, że przez lata nie chciałam skorzystać z tej podpowiedzi, ze względu na takie poczucie, przecież to jest mój obowiązek, ja jestem Polka, jestem pracowita, z wszystkim dam sobie radę, a tu się okazało, że nie, że gdzieś psychika szwankuje, bo nie ma gdzie odpocząć, bo jest takie zmęczenie, więc brakuje cierpliwości, człowiek zaczyna krzyczeć, o nie, to jest impuls do tego, żeby jednak posłuchać męża, bądź nawet zaproponować, kochanie, ja potrzebuję pomocy, zróbmy coś z tym. Czas nam się kończy, ale padło słowo budżet. Jak sobie dać radę z finansami? Przede wszystkim uczciwość. To jest to, czego doświadczyliśmy i w pracy zawodowej, i w życiu codziennym, ale też taka uczciwość nie tylko względem pracy, jaką się wykonuje, względem współmałżonka, ale też względem dzieci. Dzieci wiedzą, co ile kosztuje, jaka to jest wartość, jakie mamy możliwości, na co sobie możemy pozwolić, na co nie możemy pozwolić. Na przykład kwestia wieku dorastania nastoletniego i markowych, bardzo drogich ciuchów, które jakościowo może są czasami lepsze, a czasami w ogóle zupełnie nie, więc my mówimy na przykład, że na te spodnie możemy przeznaczyć tyle i tyle. Jeśli chcesz, to sobie dołóż, możesz zarobić, możesz dorobić, masz czasami oszczędności, ale my możemy przeznaczyć w tym momencie na to takie środki. Tak, tak. I dajmy przestrzeń do robienia dzieciom. Na przykład są obowiązki, ale są też takie, prawda, już wyznaczone przez nas zadania, które są nagrodzone finansowo. Na przykład skoszenie trawnika, czy posprzątanie garażu, czy zostanie na przykład z młodszym rodzeństwem na godzinkę, że za taką kwotę. Dzieci się cieszą, że mogą sobie tak dorobić. Natomiast my obydwoje pracujemy zawodowo. Mamy działalności dwie, które dają nam dużo wolności, czyli sami wyznaczamy sobie godziny pracy, godziny odpoczynku, wakacji. To wymaga napięcia, takiego zmotywowania się do pracy, a jednocześnie dla mnie, jako dla mamy wielodzietnej, daje równowagę.
że mam miejsce, gdzie mogę talenty inne powielać, gdzie sercem jestem oddana w domu, ale na przykład nie lubię gotować. Wolę zarobić i kupić, prawda, w barze mlecznym, czy iść do restauracji, czy poprosić kogoś o ugotowanie. Ja jestem prawdziwa. Nie udaję, że, prawda, siedzę w kuchni i jestem gospodynią taką z prawdziwego zdarzenia. Nie, jestem panią domu, która zna swoje mocne strony, ale która się nie boi prosić o pomoc. I też zawsze namawiam kobiety, zresztą znam większość mam wielodzietnych, to są kobiety bardzo przedsiębiorcze, które poprzez wielodzietność odkryły talenty pozwalające im zrobić do budżetu domowego. Na pewno w tym budżecie majątek może na ważna jest kwestia umiejętności zarządzania tymi finansami. Sami, ale w Bożym świetle, w Bożym dziele, to jest to, jakiego dobra doświadczyliśmy poprzez uczestniczenie w jednodniowej konferencji Biblia o finansach według Krauna, która pozwoliła nam dojść do jakaś głupota, wolić od wszystkich długów i kredytów, pozwoli nam zacząć oszczędzać. Wiadomo, że nie będzie to gospodarne. Idzie na restaurację, diabła. Pracy zawodowej. Do 7 sierpnia będzie tematyczność małżeńska, finanse. Elżbieta Wrotek razem z Panią Zarazem mówić, zresztą książka jest już małżeńska, finanse, którą właśnie kończę czytać, coś wspaniałego, jak właśnie można zarządzać finansami, nowy kwiat, ale jest tak jakby bo finanse są często powodem wielkich rozdźwięków w małżeństwie. Tego świata, komunikacja, jedność małżeńska, że pogoda się zepsuje, mamy taki temat, prawda, rodzina 5+ projektu, nowy wizerunek. My tylko tak na koniec, jakby tego wstępu, chcemy tu powiedzieć o wizerunku, który nam bardzo przeszkadza. Bo jakoś tak patrzymy na różne, prawda, gazety, czasopisma, nawet katolickie, czy na reklamy, na autobusach i co mamy? Mamy szczęśliwą mamę, tatę i dwójeczka, albo tylko trójeczka. Jak zmienić kojarzenie rodziny z wielodzietnością? To ja jestem właśnie za dobrym obrazem, żeby przesyłać sobie zdjęcia wielodzietnych, żeby wykorzystywać wizerunek wielodzietnej rodziny do reklamy. Zmienia się coś, na pewno w myśleniu. I też apeluję do autorów wielu czasopism czy artykułów, aby nie bali się prosić zaprzyjaźnione rodziny właśnie o udostępnienie wizerunku. Może bardziej z 1968 roku. Być może takie zdjęcie jest niewiele, ale zachęcam szczególnie tutaj być może na Facebooku, aby dołączać swoje zdjęcia. I chwalić się, Panie Boże, obdarzyłeś nas takimi dziećmi, niech je zobaczy świat, nie bójmy się tego. Tak. Oni z tą prawdą. Także dziękuję bardzo za to wprowadzenie, chociaż okrutne, ale jeszcze wszystko zostało powiedziane, ale teraz już nam się skończył na to wprowadzenie, może w pytaniach to wyjdzie, czy w telefonach. Bardzo dziękuję. Ważne jest, żeby dawać świadectwo radości bycia rodziną z wielodzietną, wychodząc razem do miasta, idąc do jakiejś restauracji czy narody. Trzeba zestawić się dwa stoły, albo i więcej. Troszeczkę tutaj to macie jakieś moje doświadczenie? Ja jako mąż, jako ojciec jestem bardzo dumny, jak jesteśmy razem w kościele, jak jesteśmy na spacerze właśnie w restauracji. Owszem, zwłaszcza gdy jesteśmy w restauracji, ostatnio mieliśmy sytuację taką niewielą, no to widać, jak te oczy się zwracają, ale my właśnie taką promocję rodziny staram się robić. Różni ludzie patrzą, niektórzy z podziwem, niektórzy z zaskoczeniem. Niektórzy nawet z jakąś trwogą, bo każdy odnosi to do swoich przeżyć, do swoich jakichś wyobrażeń, że ten świat jest jakiś mylny, tak prosty nie jest. Kiedyś mnie ten przyzwyczaj bardzo krępował, dlatego że wiadomo, wchodzi wielodzietna rodzina, to tutaj ktoś coś rozleje, tutaj dzieci krzyczą, płaczą, tego trzeba przeminąć, tutaj gubią buty, tutaj zrzucają sztuce. Przecież nie jest też taki pogładzony, jak na jakiś, prawda, jakiś serialu. No jest życie, samo życie. I powiem szczerze, że zupełnie teraz spokojnie uśmiecham się. Tak sobie myślę, że co tam opinia? Przecież to jest normalne. Zachodzie, tam, gdzie jest życie, jest ruch. A również z dezaprobatą spojrzy, że tyle dzieci, jest postawa, no to odpowiadamy. I wszystkie się urodziły. Nieustannego emancypowania się, wyzwalania się tych więzów.
obrazów, jakie wspomniałeś, które są nawarzone przez tradycje, przez różne role metody, społeczne, a to takiego odpowiedzi obyczajowe, jakieś takie, jakie terminy, prawda, są, agresywne, a to z jakimś takim przekąsem. Teraz uśmiechamy się, uwolnić od wszystkiego, ale zarazem jest to rodzaj pułapki, bo życia, doświadczenie w końcu taki całkowicie uwolniony związek, człowiek, że będzie niesłychanie można wyjść do świata i nie bać się też być prawdziwą mamą, która zwróci uwagę, która wyznaczy granice, czy ojcem, który, nie wiem, wskaże kąt, czy przestawi dziecko. My nie uśmiechamy się, czy nie będziemy grać tak, jak nam podyktują, ale chcemy być autentyczni, żeby też zachęcać do prawdziwego obrazu rodziny, ale rodziny, która cieszy się swoją liczbą. Nie zatrzymuje się w miejscu. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami poprzez Facebooka, konsekwencje społeczne. Rodziców, no chociażby kontakt telefoniczny do słuchaczy z Polski Północnej. Dzisiaj naszą 1655-2359 naszego najbliższego otoczenia, ale ustanie sięgamy do poradników, bardzo zastanawiające. To oczywiście Małgorzata Jacyno w sposób również koresponduje z myślą Jacyno. Kiedy mam problem z dziewczyną, kiedy nie mam śmiałości do niej podejść, to zamiast zapytać swojego kolegę, jak to zrobić, referując się do jego doświadczenia albo do doświadczenia kogoś bliskiego w rodzinie, to sięgam do poradników, stąd ta seria. Nie wiem, czy ją znasz, tak niezwykle popularna, że ten podryw dla opornych, tak, czy muzyka klasyczna dla opornych. My nie potrafimy sami sobie poradzić, nie potrafimy tworzyć tych więzi społecznych i czerpać wiedzy z doświadczeń innych, tylko nieustannie sami chcemy wyznaczać instruktaż postępowania na co dzień. To jest bardzo zastanawiające, ta medykalizacja również postępująca, że my nie martwimy się o innych, ale martwimy się o własną kondycję fizyczną. Jest też taki rys charakterystyczny współczesnego świata. Zamiast pójść pozwierzać się komuś bliskiemu, to wolę zapłacić. Świata, to jednocześnie pisze książki bardzo przystępne, eseistyczne. Owszem, najeżone niekiedy cytatami albo przypisami, ale jednak stratne dla przeciętnie dobrze wykształconego, jednak obeznanego w jakiejś mierze z kulturą, z pisarstwem humanistycznym także, ale nie są to książki człowieka, ale nie są to książki akademickie, nadmiernie specjalistyczne. Tak jakby Chantal Delsol postawiła sobie za cel budowanie, czy może ustanawianie jakichś uszczerbków dla współczesnych, zagubionych mieszkańców Zachodu. Zgadzam się z Tobą, że poradnikach ja mam raczej takie wrażenie o medytacji, jakichś takich wewnętrznych, niezwykle przystępnych. Ja zresztą ostatnio rozmawiałem z Chantal Delsol i mam to. Proszę się nauczyć pisać, kiedy pan idzie po ulicy, daleko od wszystkich, daleko od referencji bibliograficznych, daleko Boże, od jakich życie. Daleko od czegoś, co miałby wpływ na moje myślenie. Znaczy, pisz tak, jakbyś mówił głośno, idąc po ulicy. To jest bardzo zastanawiające. Życie. Jest niezwykle przystępna. I każdego namawiam do czytania Chantal Delsol, no chociażby na przykładzie tego, o czym cały czas mówimy, czyli o granicach, tak? Dzisiejszy świat nieustannie przekracza granice, nieustannie się wyzwala.
Dersolle w tej ostatniej książce. Ona to bardzo ciekawie tłumaczy na przykładzie rzeki. Jeśli rzeka nie będzie miała swoich granic, pisze Del Sol, jeśli nie będzie miała swoich brzegów, to się wyleje. Jeśli się wyleje, to przestanie być rzeką. Jeśli przestanie być rzeką, stanie się bagnem. Tak? I ona bardzo dużo ma właśnie tego rodzaju obrazów, które ustanawiają przystępność jej refleksji filozoficznej. I to jest niezwykle cenne. Zresztą ja jestem, jakby to powiedzieć, niezwykle stęskniony tutaj nad Wisłą tego rodzaju eseistyki, która konfrontuje bardzo różne rejestry filozoficzne bez takiego rygoru akademickiego, który bywa krępujący. Bez tej maniery akademickiej, która po prostu odstrasza. To jest, rozpominamy to porównanie Polski i Francji, to warto może powiedzieć także naszym słuchaczom, że Chantal Delsol z tęsknotą z kolei patrzy na Europę Środkową i bardzo często cytuje autorów szczytów europejskich, mówiąc zupełnie wprost, że w tym, co zachowało się w kulturze środkowej Europy, upatruje nadzieję dla całego kontynentu, ponieważ jej zdaniem Zachód coraz bardziej oddala się od swoich korzeni, ale oddalając się od swoich korzeni, tych greckich, rzymskich, chrześcijańskich, tak naprawdę przestaje siebie rozumieć, ale także otwiera się na jakiś gen autodestrukcji. Tymczasem jej zdaniem w Europie Środkowej i Wschodniej jest to znacznie mniej obecne. Stąd ten rodzaj być może tęsknoty i nadziei. Ona cytuje Kołakowskiego, ona cytuje Czesława Miłosza dla równowagi Zbigniewa Herberta. I również miałem okazję parokrotnie z Chantal Delsol o tym porozmawiać. Ona jest zupełnie zafascynowana zarówno tą warstwą stylistyczną, ona mówi, że pisma współczesne polskie przypominają jej pisma Bendy, chociażby tak myśliciela początku XX wieku. Takich refleksji, których już nie ma dzisiaj na Zachodzie, na pewno nie ma we Francji. Francja jest właśnie, stała się ofiarą takiego przepychu stylistycznego. Wydaje się, że ta kultura wyzbyta transcendencji szuka misterności właśnie w stylu, w zagmatwaniu niezwykłym. Wystarczy otworzyć książkę, nie wiem, Baudrillarda czy Bourdieu, żeby skonstatować, jak bardzo w warstwie takiej stylistycznej jest to misterne, taka mowa tajemnicza, taka mowa niezwykle niedostępna. Ona to znajduje u nas i znajduje z dużym szczęściem, ale również z innego powodu. Z powodu, powodem dystansu. Dystansu terytorialnego, ale dystansu też czasowego. Polska jest odległa czasowa od zachodu, czasowo od zachodu i terytorialnie. I tak jakby Polska i cała Europa Środkowa jest tym sędzią liniowym, który również patrzy na sędziego głównego i ma lepszy ogląd na to, co się dzieje na boisku, mówiąc językiem piłkarskim. To decyzje sędziego głównego dochodzą spóźnione na korzyść sędziego liniowego, który ma lepszy ogląd czasowy i terytorialny na to, co się dzieje. Polska jest dla Delsol, Europa Środkowa jest dobrym, że tak powiem, komentatorem tego, co się dzieje, tych wszystkich nowinek, które mają miejsce na Zachodzie. Stąd ta fascynacja po Chantal Delsol myślicielami Europy Środkowej. No, to się wydaje dosyć zaskakujące. Zwykliśmy patrzeć na nasze życie intelektualne i kulturalne jako zapóźnione względem Zachodu. Tymczasem Delsol jakby chciała nam powiedzieć, wasza pozycja sprawia, że możecie uniknąć błędów, które popełniliśmy we Francji. Czy można to w ten sposób czytać? Takie mam wrażenie i to mi przypomina sytuację XIX wieku w Rosji, kiedy myśliciele filozoficzno-społeczni w Rosji mówili, że z tego zapóźnienia trzeba zrobić plus. Te straszne efekty racjonalizmu europejskiego do nas nie dotarły, zróbmy z tego plus zamiast pędzić.
zapędzić za tą Europą, no to mamy płytę na koniec także warto odesłać naszych słuchaczy do książek Chantal Delsol, o której pisarstwie opowiadał dr Marcin Darmas, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień. Nie było, kiedy moja córka tu Polskie Radio 24, minęła 22.30. Czas na informacje dnia. Adrianna Celińska-Czaniecka, zapraszam. Małgorzata Gersdorf przerwała urlop wypoczynkowy i wróciła do pracy. Taką informację przekazał rzecznik Sądu Najwyższego. Sędzia Michał Laskowski mówił w Polskim Radiu 24, że zdaniem profesor Gersdorf sytuacja wokół sądu jest zbyt dynamiczna, żeby pozostać na urlopie. Wiem, że Małgorzata Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku i nie ma uprawnień do urlopu. Nie może więc go też przerwać, odpowiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie składowiska odpadów w Trzebini w Małopolsce. Jeden z nich jest czynnym strażakiem, a drugi byłym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Pożar składowiska opon w Trzebini wybuchł w maju. Jego opanowanie zajęło strażakom kilkanaście godzin. W akcji uczestniczyło ponad 300 mundurowych. Podejrzani to młodzi mieszkańcy powiatu chrzanowskiego, mówi nadkomisarz Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Jest to 22-letni mężczyzna i jego 28-letni kolega. Dzisiaj pojechali do powiatu chrzanowskiego, aby ich zatrzymać. Obaj zostali przewiezieni do prokuratury okręgowej w Krakowie i obaj usłyszeli zarzuty mówiące o sprowadzeniu zdarzenia w postaci pożaru, który zagrażał życiu i zdrowiu. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia. Donald Trump zapewnia, że ma pełne zaufanie do amerykańskich agencji wywiadowczych. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o tym w gabinecie owalnym Białego Domu dzień po spotkaniu z prezydentem Władimirem Putinem w Helsinkach. Trump przekonuje, że uznanie wniosków kosztów wywiadów z pozytywnymi reakcjami mężczyzn, natomiast bardzo często kobiety reagują na komentarze takim dość uszczypliwym bądź jakąś tam szpileczką. I kiedyś walczyłam, że kiedyś byłam taką kobietą odpowiadającą jeszcze bardziej ostro. Teraz się to zmieniło. Teraz błogosławię w sercu, staram się zrozumieć i odpowiedzieć czymś zupełnie innym, ciepłym sercem, żeby bardziej tę kobietę też przytulić, która gdzieś woła, bo może mi się nie udało zrealizować tego pragnienia. Także myślę, że zmieniłam to w sobie. Polskie Radio 24. Słucham wszystko. Piłkarze Francji, którzy w niedzielę zdobyli Mistrzostwo Świata, pokonując Moskwę, Chorwację 4-2, zostaną odznaczeni najwyższymi orderami państwowymi Legią Honorową. Tak poinformowały media francuskie. Dziękujemy pani Joanno za to wspaniałe świadectwo. Pierwszej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów z Cork City. W pierwszym spotkaniu rozgrywanym w Irlandii drużyna z Warszawy wygrała 1-0. A już teraz zapraszam na podsumowanie w Słuchamy Radio Maryja? Halo? Tak, jest pan na antenie, kogo witamy? Kronika Damiani, słuchamy. Sportowa. Jestem bardzo zbudowany. Przed mikrofonem Krzysztof Kuzak. Dobry wieczór Państwu. Naszą audycję zaczynamy od wizyty na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie, gdzie Legia gra z irlandzkim Cork City o awans do drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na miejscu jest Filip Jastrzębski. Czy mistrz Polski po skromnym zwycięstwie 1-0 tydzień temu na wyjeździe dziś przed własną publicznością ustanowił mistrza Irlandii? Dobry wieczór. Może nie zdominował, ale gra lepiej niż w Irlandii, niż na wyjeździe gra, tak? Jak tego oczekiwaliśmy i prowadzi 2-0, jest 77 minuta spotkania. Legioniści potrzebowali aż 29 minut, by pokonać bramkarza rywali. Uczynił to Jose Kante, który otrzymał świetne podanie od Cafu i precyzyjnym strzałem wpakował piłkę do bramki. Na drugiego gola czekaliśmy aż 70 minut, bo to wtedy w 72 minucie dokładnie sfaulowany w polu karnym został Miroslav Radović i sam poszkodowany podszedł
wszedł do piłki i z 11 metra precyzyjnym strzałem w samo okienko bramki wbił piłkę i było 2-0. Po chwili jeszcze mogło być nawet 3-0, ale Marco Vezović nie poradził sobie w sytuacji sam na sam. Rywale z Irlandii też atakują. Przed chwilą była szansa w polu karnym, ale był niecelny strzał głową tuż nad bramką Arkadiusza Malarza. Spokojnie Legia kroczy po awans, kroczy po ten awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Na razie jest 78 minuta spotkania. Legioniści prowadzą 2-0. Na stadionie Legii jeszcze będziemy. Teraz wędrujemy do Francji. Po dniu odpoczynku na trasę Tour de France wrócili najlepsi kolarze. Pierwszy w Alpach wygrał po samotnej ucieczce Francuz Julien Alaphilippe, belgijski grupie Quickstep i wielodzietnością. Greg Van Avermaet, który przewagę nad Walijczykiem Grantem Thomasem zwiększył do ponad 2 minut. Najlepszy z Polaków Rafał Majka wypadł poza pierwszą dziesiątkę. Jest 13, mając ponad 4 minuty wstępu do lidera. Kwiatkowski jest 68, Polijański 112, Martin 113, a Bogdan 113.